Ponad 500 biegaczy wzięło udział w 46. edycji biegu nadwiślańskiego imienia Alfreda Frejera. Rywalizacja została podzielona na dwa dni, a poza biegiem głównym z Baranowa Sandomierskiego do Tarnobrzega przygotowano kilkanaście biegów dla dzieci i młodzieży. Poza sportową rywalizacją celem było upamiętnienie wybitnego tarnobrzeskiego biegacza. Kto w tym roku spisał się najlepiej? Bieg nadwiślański to jeden z najstarszych biegów w Polsce, który wyróżnia nie tylko ogromna tradycja, ale także bardzo ciekawa trasa. Bieg główny wiedzie spod zamku w Baranowie Sandomierskim pod zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu. Dystans ten nie jest przypadkowy, bo taką trasę bardzo często pokonywał patron biegu Alfred Frejer. No 15 km tu już trzeba być przygotowany. Przyjeżdżają przeważnie zawodnicy, którzy już trenują, startują, biegają. Odebiot ciężko jest na takiej trasie. Krótsza, czyli Siarkowca, Dycha, no to jeszcze. A tak tutaj 15 km to już trasa wymagająca technicznie z podbiegiem. To już przyjeżdżają rzeczywiście ci wytrenowani zawodnicy. Przeważnie już stali, którzy przez wiele lat tutaj startują u nas, bo widać, że są ci, którzy biegają, no, czyli Karpiński, 46, czyli wszystkie biegi. No i przyjechały też zawodniczki, zawodnicy, którzy biegali już 20 lat temu, także stara gwardia. Frekwencja z roku na rok troszeczkę mniejsza, dlatego że o tej porze no, bardzo dużo biegów jest w Polsce, jest to popularne bieganie i dlatego frekwencja jest troszeczkę mniejsza. Dzielą się jeden tu, drugi tu, planują konkretne biegi. W tym roku pogoda była dla biegaczy łaskawa, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki. Wygrał Adam Kołodziej z klubu MUK z Wisła Sandomierz, który osiągnął czas 48 minut i 44 sekundy. Wyprzedził reprezentanta gospodarzy Michała Wojciechowskiego oraz Piotra Jaśtala z Domaszowic. Tylko tych trzech zawodników uzyskało czas poniżej 50 minut. Jak na mecie biegacze oceniali swoje starty? No właśnie trochę wstyd przyznać, bo to jest mój pierwszy bieg nadwiślański, chociaż jestem rodowitym tarnobrzeżaninem. Bieg jak najbardziej na plus, jest bardzo kameralny, ale dobrze zorganizowany, trasa jest widokowa, w miarę płaska, więc można się pokusić na dobre czasy. Ja w superlatywach mogę się tylko wypowiedzieć na ten temat. Generalnie późno zacząłem biegać w biegach zorganizowanych. Ja to mówię, że bieg to jest oswojenie z samotnością, więc zawsze biegałem sam. A w końcu pokusiłem się na maraton krakowski i jakoś tak poszło do zorganizowanych biegów. I całkiem okej zabawa, polecam każdemu. Bieg super. Myślałem, że słońca nie będzie, a słońce wyszło i zrobiło się jeszcze lepiej. Także super. Wszystko okej. Ja biegam trochę, więc podbieg mi nie zrobił strasznie różnicy. Tym bardziej, że nie nastawiałem się na ten bieg szybki, dlatego że za tydzień jest półmaraton w Krakowie, a chcę go przebiec. Na bieg nie jest za gorąco. Czasem pamiętam pierwszy bieg, jak tu biegłem, to było 18 stopni czy 19, czuję się gotował. A dzisiaj nie potrzeba było ani picia, ani niczego. Wśród pań najlepsza okazała się Katarzyna Albrecht z Krościenka Wyżnego, która jako jedyna uzyskała czas poniżej godziny. W sumie bieg główny ukończyło 111 zawodników, a w tym gronie nie zabrakło legendy tarnobrzeskiego biegania. 82-letniego Zdzisława Karpińskiego. Najstarszy uczestnik biegu pokonał trasę i podtrzymał piękną tradycję. Pogoda idealna. Na początku lekki wiaterek, ale później wyszło słoneczko, więc pięknie się biegło. Trasa średnio trudna, bym powiedziała. Dwa ciężkie podbiegi, ale generalnie bardzo, bardzo dobrze. To jest taka tradycja, że od zamku do zamku trasa znana, więc nie było żadnych niespodzianek po drodze. Tak jak mówię, biegło się bardzo, bardzo dobrze. No, na pewno dzielą się ludzie na takich, którzy raczej rekreacyjnie podchodzą do tematu, a niektórzy, żeby jednak się spróbować z czasem. Ja tym razem chciałem się spróbować. Za tydzień mam półmaraton krakowski, więc ja jednak chciałem ten czas jakiś fajniejszy wykręcić. Ale dużo osób też rekreacyjnie, no ale też o to chodzi, żeby się tym bawić, prawda? Więc, ale do piątki, do 5 km to się zweryfikowało, kto biegnie rekreacyjnie, a kto goni na czas, nie? Więc tam w Siedleszczanach pod górką to dużo zweryfikowało, kto został w tyle, a kto poszedł do przodu. Na mecie każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodniczek oraz zawodników w biegu głównym oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczono pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe. W tym roku już po raz drugi impreza była dwudniowa. Dlaczego organizatorzy przyjęli taką formułę? Dlatego, żeby dzieci były traktowane bardzo profesjonalnie, bardzo poważnie. Jeżeli bieg główny mieliśmy w jeden dzień, wtedy dzieci schodziły na dalszy plan, a tak od poprzedniego roku
Pierwszy dzień biegu nadwiślańskiego jest to święto dzieci i młodzieży. Podział kategorii wiekowych jest dosyć duży. Również w kategoriach wiekowych mamy podział na kategorie dziewczynek i chłopców. Promocja bardzo fajna jest sportu, bardzo fajna promocja biegania. Frekwencja też jest duża, ale o frekwencji i organizacji również prócz Mocy Rudba klub sportowy Harpagan. My jesteśmy współorganizatorami razem z Mosirem, prowadzimy zajęcia z dzieciakami od dawna i zajęliśmy się tutaj biegami młodzieżowymi, bo chcemy nagrodzić tych najlepszych, którzy chcieliby biegać i upowszechniamy ten sport młodzieżowy w naszym mieście. Dystanse dostosowane do roczników od 100 metrów aż poprzez 800 metrów dla tych najstarszych, rocznik 2010, tak jak to zwykle jest w zawodach lekkoatletycznych. Jak tak zliczymy, to spodziewamy się około 400 dzieci, że będzie. Dwudniowej imprezie towarzyszył kiermasz charytatywny i zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Dawida Skrzypczaka. Podzielenie programu imprezy na dwa dni jest wygodne także dla organizatorów, bo jest mniejsze zamieszanie, a dzieciaki mogą się poczuć bardziej docenione. Zaangażowały się w to szkoły, zaangażowały się przedszkola i ten aspekt taki sportowy, jeżeli chodzi o te nasze tarnobrzeskie dzieciaki, o tą naszą tarnobrzeską młodzież, to jest bardzo ważne, prawda? Szczególnie w dzisiejszych czasach, w których dominują komputery, smartfony, tablety, prawda? Ale niech oni się utożsamiają z tą historią, bo Frejer, prawda, i historia Tarnobrzega, oni teraz pytają, o co w tym chodzi, prawda, i możemy opowiadać i dzięki temu oni też bardziej będą tą tarnobrzeską historię znali. Dobra, fajna formuła, a dzisiaj tylko i wyłącznie bieg główny. Nie musimy tyle, mówię, od siebie dawać, nie? Bo jest spokojnie, nie ma zawieruchy. No te dzieciaki troszeczkę, no sam widzę nieraz, że troszeczkę są pokrzywdzone, bo szybko bieg główny i tak się nieraz działo, że no, byli niezadowoleni, a w tej chwili docenione, cały dzień mieli piękną, wspaniałą imprezę, święto ich było biegania.